Good morning, YouTube. Welcome to the vlog. Dzień dobry, YouTube. Witamy w kolejnym vlogu. Jest przepiękny poniedziałek i trzeba mocno zacząć dzień. I takie tam inne pierdolenie supermotywatorów na Instagramie. Witamy. To co tam, misiu? Co dzisiaj będziemy jeść? Co będziesz jadła? Nie wiem co. Nie, ale chyba tego kurczaka wykończę, bo kupiłem 25 kilo kury. Nic mi się nie zmieściło w zamrażarce i wszystko jest prawie w lodówce, także muszę zjeść dzisiaj ile tylko mogę. Także dzisiaj zajebista dieta, urozmaicenie na pełnej, na pełnej. Kto by takie oto ściwa nie przytulił? Ja bym przytulił. Jesteś moim tościwem. Zazwyczaj na śniadanie jadłem jajka z kurczakiem. A teraz jem kurczaka z jajkami. Ale w Lidlu odkryłem zajebisty ser, taki do tostów light, który ma 10 gramów tłuszczu na 100 gramów. Także teraz na kurczaka daję ser i jaram się od tygodnia takim śniadaniem. A poza tym zaczęła mi od tamtej pory zlatywać waga, więc to na pewno jest zasługa tego jakże niesamowitego przetworzonego i syfiastego sera, którego używa. No, rehabilitacje i po rehabilitacjach. A teraz jedziemy do jakiegoś sklepu, może do Saturna albo coś takiego. Bo tak w ogóle tego vloga kręcę ostatni raz moim Canonem 70D i kupuję na dniach nową kamerę, także idę się rozejrzeć, czy jest w sklepie to, co chcę. I może zabiorę ją jeszcze na kawę, zobaczymy. Tak właśnie wygląda życie z Olą. Czyli ja jestem na redukcji i umieram za każdym razem, gdy widzę, jak ona coś takiego je. Dobra, my zrobiliśmy już, co mieliśmy zrobić i jesteśmy w domu, bo za chwilę jadę na trening i do pracy. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to chciałbym o czymś powiedzieć. Zauważyłem jakoś od czwartku, że jeden z naszych filmów na YouTubie zaczął strasznie lecieć, jeżeli chodzi o wyświetlenia. I nie mam pojęcia, kto udostępnił ten filmik, ale musiał to zrobić, kurwa, jakiś fame, bo poleciało tyle wyświetleń, że w życiu bym się nie spodziewał, że tak szybko coś takiego w ogóle na naszym kanale będzie. Zresztą bardzo fajny materiał, zlikwiduj ból pleców za pomocą jednego ruchu i ma 102 tysiące wyświetleń. Nie ogarniam, jak to się stało, bo to raczej nie jest materiał, który powinien tyle mieć, tym bardziej, że my mamy max 3000 subskrypcji na naszym kanale. Także kimkolwiek jesteś i to zrobiłeś,
Dzięki wielkie, bo dla nas to już fajna motywacja, żeby po prostu działać dalej. A dla zainteresowanych, jeżeli boli Was odcinek lędźwiowy, to polecam zalukać ten materiał, bo fajna sprawa, a nie każdy o tym wie, że można to załagodzić lub całkowicie zlikwidować naprawdę za pomocą jednego ruchu. A teraz idziemy zrobić jedzenie. Trochę jestem w biegu i nie miałem czasu tego nagrać, ale zrobiłem już jedzenie. Każdy mój posiłek dzisiaj będzie wyglądał w ten sposób. Ryż, kurczak, warzywa i tyle. Zmykam na siłkę i tam trochę więcej z Wami pogadam. Na razie. Okej, jesteśmy na siłce. Dzisiaj trening nóg. Także ja jako osoba mega spięta, z zamkniętymi biodrami i miałem kontuzję stawu skokowego, także zgięcie grzbietowe stopy jest do dupy, bo nie rehabilitowałem tego. Także każdy trening zaczynam od mobilizacji, czyli typowe rolowanie, otwieranie biodra i oczywiście staw skokowy. Przed treningiem wleciało Nitro Extreme, które mocno mnie pompuje na innych treningach. Sprawdzimy to dzisiaj na nogach. Mam nadzieję, że jakoś mocno nie przeszkodzi mi to w treningu. Więc co, zabieramy się za robotę, mordy. Kurde, podczas rozgrzewki przed chwilą mocno zabolało mnie kolano właśnie przy przesiadzie, przy tej 80, którą przed chwilą robiłem. Trochę się przestraszyłem i przestałem robić. Poszedłem po rolkę i zacząłem rolować cały bok nogi i czwórkę prawą, bo prawa mnie zabolała. Poświęciłem temu teraz pół godziny i powiem Wam, że przeszło. Masakra. Zmarnowałem trening albo uratowałem sobie życie. Ale ciśniemy, bo mam mało czasu do pracy, a trening trzeba zrobić. Dziewiątka, Jolu, troszeczkę za szybko biodro uciekło. Wyprostuj i dopiero na 10 odkładam, tak? Czyli prostuję nogi, prostuję i dopiero odkładam. Nogi w górę, głowa w górę, barki leciutko uniesione, ale plecy oczywiście leżą w macie. Nogi w górę, przenosimy 3, 2, 1. Dobra, ja już po treningu nóg, który właściwie nie nazwałbym treningiem nóg, bo mimo że się zrolowałem, to jednak przy dalszych przesiadach poczułem ten ból, więc troszkę ze strachu po prostu dokończyłem trening, troszkę byle jak, z takim, nie wiem, 70-60% mojego ciężaru, ale robiłem troszkę szybciej niż zwykle, żeby chociaż troszkę się spocić, żeby moje ego nie ucierpiało w jakikolwiek sposób. A teraz wbiłem na cardio, 45 minut po treningu, bo standardowo rano po prostu nie zdążyłem. A po cardio szybki prysznic i praca, a później do domu coś zjeść.
praca na dziś skończona, także czas coś zjeść. O kurde, chyba źle trafiłem, bo chciałem iść tam. O kurde, byłem tam, teraz jestem tutaj, właśnie robię jedzenie i według przepisu Michała Karnowskiego kasza jaglana z kurczakiem z warzywami, ale nieważne, za chwilę zobaczycie to gdzieś tutaj. Jest kasza jaglana, kurczak z warzywami i w gratisie zrobiłem jeszcze sobie pełną michę warzyw, także jakoś do północy albo jeszcze przed północą powinien wytrzymać na kardio. A to jest idealny moment, aby zakończyć tego vloga. Ja idę to zjeść, ja idę grać w WoWa, ja idę robić kardio i z Olą wynaleźliśmy zajebisty nowy serial. O jakiej nazwie, Ola? Better Call Saul! Jeżeli oglądaliście Breaking Bad, to powinniście wiedzieć, o co chodzi. Także do następnego, a w następnym vlogu opowiem wam, jak prawie wychujali mnie na 4000 zł. Pozdro.